Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy film, który nagrywałam kilka lat temu i od tamtego momentu nie zrobiłam żadnego update'u, więc wydaje mi się, że jest na to czas. I dzisiaj pokażę Wam po jednym moim ulubionym kosmetyku z danej marki i zaczynamy od Rossmana. I powiem Wam, że w ogóle jak robiłam selekcję tych kosmetyków, to doszło do mnie, że nie używam wcale tak wielu kosmetyków z Rossmana, jak używałam kiedyś. Myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie mi zrobić to na przykład z Hebe. Jeżeli chcecie też taką droższą wersję Sephory, to dajcie mi znać, ale nie powiem, że miałam lekki problem, szczególnie z niektórymi markami. Natomiast mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Nie przedłużam, zaczynam. Wchodzę do Rossmana i kierując się w stronę szaf kolorówkowych, zazwyczaj pierwsza szafa, która jest, jest to szafa Vibo. No i to jest właśnie jedna z tych marek, z którą miałam delikatny problem. Dlatego, że wiele kosmetyków mi się po prostu od nich nie sprawdza, a jeżeli już, to one są takie po prostu ok. I ostatnio testowałam ten podkład z Vibo, właśnie Moonstone, i możecie o nim troszeczkę więcej posłuchać w filmie, gdzie testuję po prostu takie nowości drogeryjne. I on jest naprawdę ok. Uważam, że jest to na pewno najlepszy podkład z Vibo, jaki kiedykolwiek testowałam. Ale znowu, czy jest on na tyle wybijający się spośród innych podkładów, innych marek? No nie do końca. Więc teoretycznie mogłabym Wam o nim powiedzieć i jak najbardziej uważam, że on jest fajny. Czy 44 zł to jest fajna cena za taki podkład? To już zostawiam Waszej ocenie, ale jest on naprawdę bardzo dobry. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym produktem, jaki ostatnio testowałam z Vibo, to są te błyszczyki i on normalnie, jak piszecie na Rossmanie ten produkt, to Wam nie wyskakuje, ale on jest dostępny w takich drogeriach internetowych, jak na przykład Ezebra, dlatego że to była kolekcja limitowana. A że jest to naprawdę bardzo fajny błyszczyk, to chcę Wam o nim troszeczkę więcej powiedzieć. Dokładnie jest to Full Bloom Lip Gloss. Ja mam go w odcieniu 1 i też postanowiłam do tego filmu ponagrywać przebitki, jak się aplikuje te produkty. Nie wszystkie, ale większość, więc mam nadzieję, że to Wam się też spodoba, więc tutaj chcę Wam pokazać, jak wygląda aplikacja, jak wygląda sam błyszczyk, ale też możecie zobaczyć, jak on wygląda po czasie, dlatego że jest to błyszczyk powiększający usta i on piecze, ale troszeczkę w inny sposób niż na przykład błyszczyk z Eveline. I powiem Wam, że ten ostatnio trochę lepiej mi się właśnie sprawdza, dlatego że to pieczenie nie jest takie przeszkadzające, a on naprawdę bardzo ładnie powiększa usta i dodaje takiej mocniejszej czerwieni, więc jeżeli szukacie takiego właśnie błyszczyka, który będzie fajnie powiększać usta, no to myślę, że to jest coś, czym możecie się zainteresować, tym bardziej, że on na promocji, on chyba kosztuje 10 zł, więc naprawdę cenowo jest bardzo fajnie. Kolejną szafę, którą mijamy, to jest zazwyczaj Lovely. I tutaj też zastanawiałam się nad tym, co Wam pokazać, czy błyszczyki H2O, które dalej uważam, czy są świetne, czy właśnie coś innego. I pomyślałam, że pokażę Wam ten podkład, dlatego że jest to moim zdaniem jeden z lepszych podkładów mocniej kryjących. Jest to Lovely Camouflage Foundation, ja mam go w odcieniu najjaśniejszym Porcelain i faktycznie jest to dosyć jasny odcień, więc tutaj duży plus. No i jest to właśnie podkład, który jest mocniej kryjący, ale u mnie przynajmniej nie robi szpachli. Jasne, widać go na twarzy, bo jest to mocno kryjący podkład i ciężko znaleźć taki podkład, który będzie mocno kryjący i którego nie będzie widać na skórze. Nigdy się z takim nie spotkałam, ale on wygląda naturalnie. Jeżeli chodzi o wykończenie, też powiedziałabym, że jest raczej naturalne, nie jest super matowe, na pewno nie jest rozświetlające, no i przede wszystkim on bardzo ładnie utrzymuje się na skórze. Powiedziałabym, że właśnie tak daje radę te 12 godzin. I jest to naprawdę fajny podkład, którym warto się zainteresować, jeżeli szukacie mocno kryjącego, który będzie się trzymał cały dzień i który nie będzie po prostu za drogi, więc to jest mój wybór, jeżeli chodzi o szafę Lovely, ale też właśnie musiałam się przez chwilę zastanowić, czy wolę bardziej to, czy wolę błyszczyki, ale jak coś, to te błyszczyki H2O dalej polecam, dalej uważam, że są świetne, ale właśnie na przykład w porównaniu z tym błyszczykiem z Vibo, to Lovely, one nie mają właściwości powiększających, nie szczypią w ogóle, więc jeżeli też nie lubicie, to zdecydowanie właśnie wtedy polecę Wam ten błyszczyk, więc tu jeszcze pokazuję i odcień 9 jest takim bezbarwnym z delikatną drobiną
pięknie wygląda. Później zazwyczaj przychodzi czas na szafę Miss Sporty i tutaj zdecydowanie będzie to ten podkład, czyli Naturally Perfect Flawless Skin Finish. I to jest podkład, który mam właśnie dzisiaj na sobie, więc możecie zobaczyć jego aplikację. Jest to podkład, który jest bardzo lekki, jest prawie niewidoczny na skórze. Powiedziałabym, że krycie jest takie średnie i wykończenie, jak możecie zobaczyć, jest takie w 100% naturalne. On nie jest rozświetlający, nie jest matujący, więc uważam też, że to będzie fajny podkład dla cer tłustych i mieszanych, które chcą czegoś lżejszego, ale nie chcą, żeby ten podkład był super rozświetlający. To będzie właśnie dla Was, tak samo dla cer suchych, które nie chcą bardzo mokrego wykończenia. To również będzie fajny podkład. On nie daje takiego właśnie super mokrego, nawilżającego uczucia na skórze, ale jeżeli nałożycie dobrą bazę, a macie cerę suchą, to jak najbardziej możecie go używać. On się sprawdza fajnie i zimą, i latem. Bardzo ładnie się utrzymuje i jest to zdecydowanie jeden, moim zdaniem, jeden z fajniejszych, takich właśnie lżejszych podkładów, które znajdziecie w drogerii. I też można to krycie troszeczkę stopniować, więc jeżeli chcecie uzyskać takie krycie średnie plus, to też się tutaj da. No a cenowo jest spoko, jedyny minus to oczywiście gama kolorystyczna. Często się to niestety zdarza przy takich tańszych, bo to już nie można powiedzieć, że Vibo, gdzie podkład kosztuje 50 zł, że to jest tanie, tańszych markach, no to ta gama kolorystyczna jest taka trochę średnia. Ja mam tutaj odcień 100 Ivory i to, co mam dzisiaj na twarzy, jest z rozjaśniaczem z Glam Shopu, bo sam w sobie on jest dosyć ciemny. Jeżeli chodzi o nam, to tutaj też musiałam się troszeczkę zastanowić, dlatego że myślałam o korektorze, tym Smart Concealer. Bardzo, bardzo chciałabym Wam pokazać tą maskę moją różową. Podobno, jedna z Was mi dała ostatnio znać, że ona podobno nie jest wycofana, ale po prostu nie wiem, albo nie mają składników, albo nie mają opakowań, czegokolwiek, więc mam nadzieję, że ona wróci. Jeżeli tak, to zdecydowanie to jest ten jeden produkt, który uważam, że w ciemno powinnyście brać. Czy powinniście. Natomiast jeżeli chodzi o mój dzisiejszy wybór, to jest NAM Cotton Candy Under Eye Powder i to jest na pewno najlepszy puder pod oczy z Rossmana. I teraz tak się zastanawiam, czy nie kłamię, ale nie kojarzę innego, który aż tak bardzo by mi się spodobał. Mam go oczywiście też dzisiaj pod oczami. Jest to puder, który faktycznie bardzo ładnie wygładza, który nie przesusza okolic pod oczami, który nie daje takiego super matowego wykończenia, nie daje też rozświetlającego, on nie ma żadnych drobinek w sobie, ale bardzo ładnie utrwala korektor i bardzo ładnie go utrzymuje. Co prawda w porównaniu do takich bardzo drogich pudrów pod oczy, jak na przykład Pat McGrath, to uważam, że Pat troszeczkę lepiej utrzymuje korektor, ale jest to naprawdę bardzo taka niewielka różnica, więc jeżeli szukacie takiego fajnego pudru pod oczy, który faktycznie da taki efekt wygładzenia, bo on jest na 100% widoczny, no to bardzo polecam ten puder, myślę, że się nie zawiedziecie i też w sumie to jest jeden z takich popularniejszych produktów, no i zdecydowanie zgadzam się z tymi opiniami. Powiedzmy, że dalej będzie Eveline i tutaj też ja mam dosyć sporo takich moich ulubionych kosmetyków z Eveline, uważam, że jest to jedna z lepszych marek w Rossmanie. Też się znowu zastanawiam, czy na pewno dobrze mówię, ale tak bym powiedziała, że w sumie najwięcej ulubieńców albo kosmetyków, które mi się sprawdzają, jest właśnie z Eveline, jeżeli chodzi o Rossmann. Ale ten puder, ja wiem, że ja wcale nie odkryłam tutaj Ameryki, bo on był bardzo popularny chyba rok temu, ale chcę Wam powiedzieć, dlaczego tak bardzo mi się podoba. Dlatego, że on utrwala makijaż, więc podkład czy cokolwiek macie pod spodem, dłużej się utrzymuje. Bez problemu nakłada się produkty pudrowe, ale on nie zmienia w ogóle wykończenia podkładu, więc jeżeli macie rozświetlający podkład, to on raczej to rozświetlenie zostawi. Może odrobinkę stłumi, ale nie bardzo. Jeżeli macie naturalne wykończenie podkładu, to zostaje to dokładnie to samo. Jeżeli macie matowe, to też zostaje Wam matowe wykończenie. Ale możecie go naprawdę nałożyć dużo i go w ogóle nie widać na skórze. I dlatego tak bardzo go lubię, dlatego że jak używam czasami innych takich pudrów utrwalających, to jednak widać tą taką pudrowość na skórze. A jeżeli macie cerę bardziej suchą, no to zapewne wiecie, że to nie jest najbardziej pożądane wykończenie, jakie możecie mieć na twarzy. Wolicie coś takiego mokrego albo chociaż po prostu naturalnego. I właśnie ten puder mi to daje. I czasami zdarzało mi się tak, że nawet jak użyłam tego pudru, to podkład, którego używam na przykład z innym pudrem, mówię teraz tutaj o tym pudrze Clarasie Blur, to po całym dniu
po tym pudrze on, skóra mi się mniej świeciła niż właśnie po tym. Uważam, że to jest po prostu taki idealny puder, który nie wygląda jak puder. I ja wiele, wiele lat szukałam takiego pudru i wydaje mi się, że to jest właśnie taki idealny. Po prostu wszystko mi w nim pasuje. I on naprawdę bardzo dobrze wygląda. To jest na przykład napisane, że to jest Light Reflecting, ale ja nie zauważyłam tutaj ani żadnych drobinek, ani żadnego mocniejszego rozświetlenia. Bałam się, że może on być zbyt rozświetlający. Dla mnie on ma po prostu takie neutralne wykończenie. To jest co prawda moje nowe odkrycie, ale to jest tak idealny produkt, że muszę Wam go tutaj pokazać, bo przechodzimy do szafy NYXa. I tutaj zdecydowanie, to nie jest najtańszy produkt, ale widziałam, że online można znaleźć tak z 20 zł taniej. I jest to ta baza Plump Red Back. To jest baza, która faktycznie daje Wam taki efekt rozpulchnienia skóry, czyli że ona jest taka bardziej bouncy, bardziej jędrna. Dodatkowo, delikatnie nawilża, bo mamy tutaj też, o, to jest ogólnie jako takie serum, ale gdzieś tu wyczytam, że jest kwas hialuronowy. I przede wszystkim, to jest taka konsystencja, chciałabym powiedzieć, że taka żelowo-olejkowa, dlatego że nakładając, czujecie ten efekt takiego żelu, ale też czujecie nawilżenie, czujecie, że ta skóra jest właśnie taka fajnie spompowana i delikatnie się klei. I faktycznie przedłuża trwałość podkładów. I to już z każdym podkładem sprawdziłam. Przykładowo właśnie pokazywałam Wam w tym teście, gdzie testowałam te dwie rzeczy. On sam nie utrzymał się właśnie tak idealnie, a z tą bazą bez problemu. I tak też było z innymi produktami. On też przeciwdziała temu, że na przykład podkład Wam się waży na brodzie czy nad ustami. Z tą bazą nigdy żaden podkład mi się nie zważył. I ta baza może być troszeczkę porównywana do bazy z Milk Makeup, ale mi osobiście ta baza z Milk Makeup się nie sprawdziła, a to uważam, że naprawdę jest geniuszem i dużo bardziej w tym momencie ją wolę niż tą bazę z Eveline, której używałam przez wiele lat, może nie, ale ze 2 lata myślę, że tak i zdecydowanie ta baza lepiej jeszcze utrzymuje podkład niż tamta, więc to jest teraz mój must have. Bardzo się cieszę, że dostałam go w paczce PR-owej, bo myślę, że sama bym się na nią nie skusiła, bo po prostu nigdy nie testowałam żadnych baz NYXa, ale tu zdecydowanie kupię kolejne opakowanie. W Rossmanie mamy też szafę Altery i co prawda testowałam tylko jedną rzecz, ale jak to jest hit. Oczywiście, dawno już o tym różnie nie mówiłam, więc pomyślałam, że przypomnę, że to jest naprawdę genialny produkt. Altera Peachy. Po prostu. Jak można mieć denko w różu? Ano właśnie tak. Mam go też dzisiaj na skórze. On daje naprawdę takie bardzo delikatne wykończenie. Więc, jeżeli boicie się różów, boicie się, że one zrobią Wam plamę, że będziecie wyglądać jak lalki, to jest coś dla Was. Dlatego, że kolor jest jasny. Ale on daje właśnie takie przepiękne, delikatne zarumienienie policzków. Nie jest mocno pigmentowany, bardzo łatwo nabiera się na pędzel i po prostu sunie Wam po policzkach 5 sekund i macie policzki zaróżowione. Nie jest to też drogi produkt, więc jeżeli szukacie takiego różu, to myślę, że to jest najlepszy róż w drogerii. W Rossmanie. Powiedziałam, że chyba w Rossmanie, tak. Bo naprawdę jest, no, idolo. Przechodzimy już teraz do takich droższych marek i mamy teraz szafę Maybelline. I tutaj, o dziwo, zaskoczę Was, ale po prostu im dłużej używam tego produktu, tym bardziej mi się on podoba i to jest też to, co ja mam na ustach. I to są też te mega popularne, wiralowe pomadki z Maybelline, czyli Vinyling. Od razu powiem, że ja bardzo nie lubię tej kolekcji Matte Ink. Żadna pomadka mi się nie spodobała. Testowałam w różnych odcieniach i po prostu tamto to po prostu to był wiór na ustach. I moje usta też mają tendencję do takiego szybszego wysychania, no to po prostu tamto była tragedia. I teraz dlaczego tak bardzo lubię te pomadki? Dlatego, że zobaczcie, ona jest trwała. Ona naprawdę jest trwała, dopóki czegoś nie zjem, a jeżeli zjem, to też jest bardzo łatwe do poprawienia, bez problemu. Mają bardzo lekką, taką płynną konsystencję, więc one są też bardzo komfortowe na ustach. Trochę czuję, że coś tam mam na ustach, ale kompletnie to nie jest uczucie jak na taką pomadkę długotrwałą. Druga kwestia, fajnie one błyszczą, nie są w 100% matowe. Te dwa odcienie Peachy i Cheeky są po prostu przecudowne. Swatchowałam właśnie je w tym filmie, może ja go Wam podlinkuję tutaj. To jest ten film z testem i tu kilka tych produktów dzisiaj właśnie Wam pokazuję z tamtego filmu. One troszkę się odbijają i jak się odbijają, to jak widzicie, też tracą ten swój błysk.
ale one po prostu są komfortowe, ja mogę mieć je cały dzień na ustach i wieczorem one nie są przesuszone. I to jest dla mnie taka innowacja. Naprawdę, nie kojarzę żadnego innego produktu jak te pomadki. Bardzo żałuję, że jest tylko, że są tylko dwa takie jasne, bo później już są takie mocne kolory, a ja bym chętnie jeszcze zobaczyła coś bardziej różowego. No ale nie narzekam, te kolory są świetne. Cheeky to jest to, co mam dzisiaj na ustach i to jest dla mnie taki 1:1, jeżeli chodzi o mój kolor ust. A Peachy jest troszeczkę bardziej brzoskwiniowy i też wygląda pięknie. Przejdźmy teraz tak szybko do najdroższej marki. Tak mi się wydaje, że w Rossmanie, oczywiście mowa tutaj o L'Orealu. Nie pokażę Wam tego tutaj, ale wrzucę Wam może przebitki, jak mi się uda ściągnąć. Skomplikowane. Ale maskara L'Oreal Telescopic All Time Favorite. Top 1 dla mnie, zdecydowanie najlepsza maskara, jakiej kiedykolwiek używałam. Zdecydowanie też polecam kupować online, a nie w Rossmanie, bo przebitka jest dosyć spora. Nie mam dlatego, że oddałam ją mojej mamie, która ma dużo gorsze rzęsy ode mnie i też była, mówię nie dlatego, żeby powiedzieć, że ja mam lepsze rzęsy, ale dlatego, żeby Wam powiedzieć, że też na innych rzęsach ona się sprawdza świetnie i mówiła, że super efekt i że pięknie się utrzymuje. A moja mama też ma problem z tym, że wiele maskar jej się osypuje, ta się nie osypywała, więc daję Wam znać. No u mnie też się nic kompletnie nie działo, dlatego jest moim top 1. A nie chcę jej teraz kupować, bo mam jeszcze inne maskary, które też bardzo lubię i chciałabym je zużyć, ale na pewno to jest maskara, do której będę wracać, więc gdybym miała powiedzieć takie top 1 w L'Orealu, to to w ogóle od razu przyszło, nie musiałam się kompletnie zastanawiać. Ale jeżeli chodzi o takie marki jak Max Factor, Bourjois, Rimmel, Pupa, nie mam takich hitów, po prostu, że wow. Więc o Rimmelu w ogóle Wam nic nie powiem i nic Wam nie pokażę, bo tak naprawdę kompletnie nic nie używam z tej marki. Aż właśnie jak tak się zaczęłam zastanawiać, że kurczę, ja w ogóle nic nie kupuję od nich i też raczej nie dostaję nie no w sumie czasami dostaję paczki pierowe, ale to są też produkty, które kompletnie mnie nie interesują, więc z Rimmela Wam nic nie pokażę. Jeżeli chodzi o Bourjois, to teraz nie jest to mój ulubieniec, ale chcę Wam powiedzieć, dla kogo może być i kiedyś to był mój ulubieniec. I mowa tutaj jest o tym żelu do brwi Brow Fiber OE. I ja mam go w odcieniu 3 i 001, przepraszam, wiedziałam, że coś mi się nie zgadza, to jest blond. I to jest żel do brwi z takimi włókienkami, włoskami. I jeżeli macie swoje brwi fajne, one wyglądają dobrze, albo na przykład jesteście po zrobionych brwiach, po, nie wiem, co się nazywa, po... Albo macie po prostu zrobione brwi i chcecie delikatnie je utrwalić, delikatnie i troszeczkę nadać koloru, to to będzie produkt dla Was. Albo właśnie, jeżeli macie swoje super brwi, dlatego że on delikatnie tylko utrwala. On nie będzie Wam trzymał brwi jak Claressa czy jak ten Lamination Brow Scan, ale on też dodatkowo dodaje takich właśnie włókienek, przez co te brwi wydają się być takie pełniejsze. I ja uwielbiałam to używać w momencie, kiedy jeszcze nie znalazłam tych żeli z Claressy, z Heam, czy wcześniej jeszcze używałam z Pierenne, ale Pierenne jest dużo słabsze. No i właśnie go bardzo lubiłam, to było też w ogóle, kupowałam sama kilka opakowań, do momentu aż właśnie nie przeniosłam się troszeczkę na inne produkty do brwi, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry produkt, najlepszy z tego typu, jakiego używałam. I jeszcze Max Factor. I tutaj Wam powiem, że ja naprawdę bardzo lubię te produkty wypiekane z Max Factora. Mowa tutaj jest o bronzerze, to jest odcień Light Gold i tutaj przyczepię się do koloru, bo on ma przepiękne wykończenie, idealną pigmentację, idealnie się rozprowadza na policzkach i po prostu wygląda bardzo tak świeżo i ładnie, no ale jest dla mnie troszeczkę za ciepły. Mam go właśnie dzisiaj też, więc możecie zobaczyć, jak on się aplikuje, jak on wygląda na policzkach. Powiedziałabym, że on jest dla mnie odrobinkę za żółty. Bardzo bym chciała, żeby Max Factor wypuścił inne kolory, bo sama formuła i sam pigment, wszystko naprawdę genialny produkt, bardzo naturalnie wygląda na policzkach i ciężko sobie zrobić z nim krzywdę, więc jeżeli jesteście ciemniejsze, to myślę, że będziecie na pewno zadowolone. A drugi produkt, którego Wam już tutaj nie pokazywałam, bo wybrałam ten róż z Altery, ale to jest ten róż z Max Factora w odcieniu, to jest Cream Puff Blush Seductive Pink i on też ma bardzo podobną formułę do tego bronzera. I no zresztą możecie zobaczyć, że naprawdę dużo go zużyłam, a to jest róż wypiekany, więc to też dużo czasu zajmuje.
I on też wygląda mega naturalnie. On jest bardziej już w porównaniu do tego z Altery, bardziej taki różowy. No ale widzicie, ja tu nakładam i wcale on nie jest taki przerażający. Można by było powiedzieć, że ma delikatny, takie delikatne rozświetlenie, ale nie ma chamskiego brokatu. Ma bardzo taką właśnie lekko kremową konsystencję. Więc jeżeli chcecie wydać troszeczkę po prostu więcej pieniędzy, bo no, one są droższe niż chociażby ten róż z Altery, to bardzo polecam. Zdecydowanie to są moje ulubione róże i bronzery właśnie z tych takich droższych marek w Rossmanie. I to są właśnie te marki, które sobie wypisałam, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Dajcie znać, czy ten film Wam się spodobał. No i właśnie, czy chcecie wersję z Hebe, czy chcecie wersję z Sephory. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi też właśnie znać, jeżeli macie ochotę, macie chwilę, albo wybierzcie sobie jedną markę, którą na przykład najbardziej lubicie i taki Wasz jeden hit, albo w ogóle jeden hit z całego Rossmana, ze wszystkich szaf kolorówkowych, gdybyście mieli jedną rzecz wybrać, to co by to było? A teraz już kończę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!